Zaczęły się wakacje, a przynajmniej moje. A wakacje jak dla mnie po ostatnich paru miesiącach strasznego zastoju czytelniczego i sesji nauki i w ogóle braku czasu, a raczej niewielkiej ilości czasu na to, żeby poświęcić się czytaniu, wtedy, kiedy najbardziej tego chciałam. Ten czas minął i teraz wreszcie mogę się poświęcić czytaniu, mogę poświęcić się serialom, mogę poświęcić się czemu tylko zechcę, ale przede wszystkim czytanie. A w związku z tym zapraszam Was dzisiaj na TBR. Kilka pozycji, które chcę przeczytać właśnie tego lata, a przynajmniej w przeciągu najbliższych 3,5 miesiąca, dlatego że dla mnie wakacje trwają do października. Zauważyłam, że w większości książki, które chcę Wam pokazać, a mam ich tutaj 7, to są naprawdę grubasy i wnioskuję, że... A to wszystko dlatego, że wakacje są chyba najlepszym czasem, żeby uzupełniać te książki, te, które najbardziej w ciągu roku szkolnego, akademickiego najbardziej nas przytłaczają swoim rozmiarem. Tak jak mówię, wybrałam 7 książek, ale to nie znaczy, że tylko te 7 książek zamierzam przeczytać przez najbliższe miesiące. Po prostu to są te książki, które wiem, że na 90% będę chciała przeczytać w te wakacje. Dlatego, że zwykle jak mieliście okazję się przekonać, no ja narzucam sobie jakieś plany czytelnicze, a potem ich nie spełniam. Ale mam nadzieję, że tym razem wszystko uda mi się spełnić, a przynajmniej może 5 z tych 6 uda mi się, z tych 7 uda mi się przeczytać, więc no już nie będę przedłużać, pokażę Wam, co tutaj sobie zaplanowałam. Po pierwsze mam tutaj dwie książki, które były już w moim jednym TBR-ze. W moim TBR-ze, który nagrywałam chyba w październiku zeszłego roku. I był to TBR książki do przeczytania do końca roku 2016. Troszeczkę mi się jakby nie udało. I mam tutaj Starcie Królów George'a R.R. Martina. Jestem na stronie, zaraz Wam zresztą powiem, jakże zaszczytnej, 264. I jestem na tej stronie od dłuższego czasu. W przeciągu ostatnich 2 miesięcy udało mi się przeczytać może 20 stron tej książki, ale teraz, kiedy wreszcie mam czas po prostu poświęcać się czytaniu i nie myślę o tym, że będę musiała się uczyć na jutro, czy na pojutrze na egzamin, no to teraz będę mogła zabrać się za takie kolosy i mam nadzieję, że w wakacje w końcu tę książkę przeczytam. Druga książka, którą również pokazywałam w tamtym TBR-ze, to Znak Ateny Ricka Riordana, czyli trzeci tom olimpijskich herosów. Jak może pamiętacie, albo i nie, pierwsze 2 tomy nie porwały mnie jakoś bardzo. Znaczy, owszem, podobały mi się, ale nie tak jak Percy Jackson. Ale słyszałam, że od tego tomu to zaczynają się takie jaja, że trzeba od razu, zaraz po tym tomie czytać kolejne, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ten tom mnie wciągnie i że wciągną mnie kolejne i że po tym przeczytam również następny, no ale no... Wszystko jeszcze się okaże w ciągu najbliższych miesięcy, ale mam nadzieję, że wreszcie sięgnę po tę książkę, bo jakoś ostatnio strasznie mam ochotę na twórczość Riordana. Kolejna jest książka, której nie mogę sobie darować, że jeszcze nie przeczytałam, ale jakoś tak wyszło, że od czasu jej premiery ciągle miałam co innego do czytania, więc przeczytam ją w wakacje, na pewno przeczytam ją w wakacje, bo strasznie tęsknię za tą historią i chcę zobaczyć, jak ona się skończy. I mam tutaj na myśli Waleczną Czarownicę, czyli trzeci i ostatni tom trylogii Klątwy Daniel L. Jensen. Pierwszy i drugi tom uwielbiam, uwielbiam bohaterów. Tutaj jest jeden z tych wątków miłosnych, które popieram, którym kibicuję i które uwielbiam, co jest rzadkością, wierzcie mi. I oprócz tego ta magiczna historia o trollach i to, jak zakończył się drugi tom, to słyszałam, że naprawdę wiele, wiele się dzieje w tym tomie, więc chcę go, mogłabym już go zacząć czytać w tym momencie, naprawdę. Ale nie chcę zaczynać kolejnej książki, zanim nie skończę innych, które właśnie nie czytam. Jak już mowa o kończeniu serii, to chcę jeszcze przeczytać Miasto Niebiańskiego Ognia, tom 6 i ostatni serii Dary Anioła Cassandry Clare. Skończyłam już trylogię Diabelskich Maszyn, więc chcę też zakończyć serię Dary Anioła, żeby potem móc się zabrać za Kroniki Bane'a, zabrać się za kupione przeze mnie niedawno opowieści z Akademii Nocnych Łowców, a potem także zabrać się za Panią Noc i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no jest jeszcze parę tych książek Cassandry Clare i wszystkie chcę przeczytać, więc w pierwszej kolejności to. Jak widzicie, w dużej mierze w te wakacje chciałabym po prostu kontynuować i kończyć serię, a w związku z tym mam tu również Wiedźmę z Lustra Maggie Stiefvater, czyli trzeci tom Kruczego Cyklu. Pierwszy tom podobał mi się
przeciętnie, był nawet okej. Drugi podobał mi się już zdecydowanie bardziej. Jestem bardzo ciekawa, jak ta historia ewoluuje i co tutaj się będzie działo w trzecim tomie. Trzeci tom jest najkrótszy, wydaje mi się najcieńsza, przynajmniej jest to książka. I mam również czwarty na swojej półce, więc może zobaczymy, jeżeli tom trzeci mnie porwie, to może również sięgnę po tom czwarty w te wakacje. No zobaczymy, tych książek naprawdę jest trochę do przeczytania. A no, z moimi możliwościami może być różnie jednak. I kolejny klocuch. Chyba mogliście się tego spodziewać. Imperium Bush, tom piąty Szklanego Tronu, Sarah J. Maas. Mam nadzieję, po prostu mam olbrzymią nadzieję, że tę księgę będzie mi się czytało szybciej i przyjemniej niż tom czwarty, bo tom czwarty do połowy tak męczyłam. I tom trzeci też strasznie mnie męczył. Mam nadzieję, że po prostu tutaj będzie inaczej. Różne opinie słyszałam na temat tej książki. No i chciałabym, żeby mnie akurat porwała. I mam nadzieję, że tak się stanie. No na pewno będę próbowała dać jej szansę w te wakacje. A jak pójdzie, to zobaczymy. I ostatnia książka to książka, której jak nie przeczytam, dostanę chyba w dziób. I mam tutaj Pielgrzyma Terego Hayesa, którego dostałam na urodziny od Uli. Ula mnie męczy oczywiście z Pielgrzymem i ciągle pyta, kiedy Pielgrzym, kiedy recenzja Pielgrzyma, kiedy przeczytam chociażby Pielgrzyma. Ula, tak, stanie się to w te wakacje, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo chcę wiedzieć, dlaczego Ula tak się zachwyca tą książką. No nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia, dlatego że książka ma ile? 750 parę stron, tak mi się wydaje. Te strony są duże, czcionka jest mała. No, mam nadzieję, że po prostu historia mnie na tyle porwie, że będę płynąć przez tę książkę i mam nadzieję, że no rzeczywiście będzie warto. No ale skoro Ula to poleca, no to jestem tego pewna. Okej, więc tutaj mam te 7 książek, które sobie zaplanowałam na te wakacje. Oczywiście będę chciała czytać dużo więcej, ale co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Ile przeczytam z tych zaplanowanych, też zobaczymy. Mogłabym jeszcze do tej listy dorzucić Death Note, dlatego że teraz jak mam już chyba 7 tomików, to mogłabym się zabrać wreszcie za kontynuowanie tej mangi i będę chciała też to zrobić. Dajcie mi znać, czy którąś ze wspomnianych przeze mnie książek bądź serii też zamierzacie czytać może w te wakacje. Dajcie mi znać, za które powinnam się zabierać w pierwszej kolejności. A jeżeli sami robicie sobie jakieś plany i TBR na te letnie miesiące i nie wiecie za bardzo, co dorzucić do swojej listy, to zachęcam Was też, żeby obejrzeć filmiki innych dziewczyn, żeby obejrzeć filmiki na kanale Anity, na kanale Uli Słomki, na kanale Laury Nessy oraz na kanale Bestsellerek. Dziewczyny tak jak ja stworzyły listy wakacyjnych książek, ale tak naprawdę do tej pory Anita wrzuciła film ze swoim TBR-em na wakacje, a tak to dziewczyny potworzyły listy z książkami polecanymi przez nie właśnie dla Was na te wakacyjne miesiące, żebyście wiedzieli, co przez ten czas można poczytać fajnego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, a jeżeli byliście tutaj po raz pierwszy, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, żeby więcej częściej mnie oglądać. No a teraz po prostu odsyłam Was do dziewczyn, a ja się z Wami żegnam, uciekam, no to pa!